Franciata, 12 Sęga Białkiaku, 15 Pała Szastrzymacie, 17 Koncewicz Zyka, Paweł, 18 Torres, 25 Zanika, Wadawa Drogujana, 17 Białowski Mateusz, 17 Kapitan Sydywarcy, 18 Kotarców Wojciech, 24 Kutkowski, Wladimir, 26 Zyka. Thank you.
Thank you.
Yeah.
dzisiaj wygrywa. Cóż mogę powiedzieć po tym meczu? Przede wszystkim pogratuluję drużynie gospodarzy ambicji, ogromnej woli walki w tym meczu i wyszarpania tego meczu, bo było widać, że ci chłopcy naprawdę dużo robili, żeby ten wynik osiągnąć i szczerze mówiąc zasłużyli na to. Jeżeli chodzi o mój zespół, to jeżeli chodzi o granie w piłkę, to pierwsza połowa była za wolna, jeżeli chodzi o ten aspekt. Za wolna, dopiero jak dostaliśmy tak naprawdę bramkę na 1-1, coś się ruszyło z naszej strony. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mecze z przeciwnikami takimi jak Sandomierz, to trzeba więcej zaangażowania i takiego tylko zwykłego po prostu ludzkiego biegania. Więc tak, no na pewno jakość była po naszej stronie, ale nie zawsze jakość wygrywa. No, w piłce nożnej nieraz już widzieliśmy sytuację, w której drużyny się przeciwstawiały właśnie ambicje. Ja nie mówię, że nie chcieliśmy tutaj wygrać, bo bardzo chcieliśmy i końcówka meczu to pokazała. No ale też trzeba przyznać, że drużyna gospodarzy się odgrażała i wychodziła z groźnymi kontrami. Także no musimy przełknąć gorycz porażki. No, dla nas to jest porażka. Ten remis, jest dużo jeszcze grania tak naprawdę przed nami i no muszę pozbierać zespół, bo największym naszym problemem w tej chwili są kontuzje, w których mamy kilkanaście i tak naprawdę jest od mojego momentu przyjścia jest szpital w drużynie, więc no, będziemy wszystko robić, żeby kolejne mecze wszystkie do końca wygrać. Dziękuję. Już dużo trener powiedział na temat tego spotkania i powiedział jedną ważną rzecz, że dzisiaj zremisowaliśmy, bo po prostu ta drużyna dzisiaj to wyszarpała, bo kto był na meczu widział, no ciężko mówić tutaj o przewadze piłkarskiej, bo oni mają tyle jakości, że to było widać w wielu zagraniach, że zawodnicy nawet na tym bardzo słabym boisku, bo to trzeba podkreślić, że myślę, że dzisiaj paradoksalnie to boisko było naszym sprzymierzeńcem, bo na takim klepisku ciężko jest konstruować ładne akcje i to jest duży problem. Trenując na czymś takim codziennie, to nieraz traci się taką chęć do robienia czegoś więcej. No, zremisowaliśmy po bardzo ciężkim tygodniu, po olbrzymim laniu w Białej Podlaskiej. No, ja wróciłem już teraz na ławkę. Może to też miało jakiś wpływ, że tam tak przegraliśmy. Do tego informacja o tym, że odpadliśmy z Pucharu Polski po walkowerze, to na drużynie też się to odbiło, bo naprawdę chłopaki chcieli ten sezon, który jest dla Wisły stracony, zakończyć jakimś takim pozytywnym akcentem i bardzo nastawialiśmy się na ten Puchar Polski i kolejna była taka gorzka pigułka do przełknięcia dla całego klubu, bo to wszystko idzie i tak na moje konto, bo to ja robiłem te zmiany. Co do samego spotkania, no chciałem pogratulować chłopakom, bo to co trener powiedział, zremisować z Wieczystą nie jest taką prostą sprawą. Jedyne co mogę powiedzieć, że na pewno jeszcze zmierzymy się z ich rywalem, z którym rywalizują o awans i na pewno będziemy chcieli się w tamtym spotkaniu też przeciwstawić, bo ja mam grupę ludzi młodych, powiedzmy, którzy wiecie, że nie grali, są z niższych lig. No i wierzę w to, że oni chcą się naprawdę pokazać, a tylko przez takie spotkania jak dzisiaj mogą zasłużyć na to, żeby znaleźć się czy w lepszym klubie, no ale też chcemy, żeby ta Wisła Sandomierz
Ten sezon zakończyła z honorem, bo to też jest bardzo ważne w mieście, w którym jest tak duże zainteresowanie piłką, tak dużo przychodzi kibiców i to mówię tych bardziej takich radykalnych, tych ultras czy jak tam szalikowców, do tego są całe rodziny. Chciałoby się, żeby tutaj było coś więcej niż to klepisko, żeby to jednak tutaj ludzie spojrzeli na ten klub troszeczkę z innej strony, bo on łączy wiele pokoleń. I tyle co do meczu, jeszcze raz gratulacje dla chłopaków i to co powiedziałem, my do końca będziemy się starali punktować. Jak to będzie, to jedyne mogę obiecać, że będą grali ambitnie. Tutaj jest grupa ludzi, która przychodzi, do tego trafiliśmy na przeciwnika. Dla mnie patrząc na to, że my trafiliśmy na Wieczystą, to po tej przegranej moim zdaniem nie mogłem trafić na lepszy mecz, bo myślę, że tutaj przegrana to nikt by nam nie powiedział złego słowa, patrząc na potencjały obydwu drużyn. Wykorzystałem to, uważam, dosyć dobrze. Oni mieli przewagę dużą, mieli sytuację, ale tak jak trener powiedział, my się odgrażaliśmy i to co Abate miał sytuację, świetnie bramkarz się zachował. Później Uciński w końcówce, coś mogliśmy jeszcze zrobić, ale też wiem ile oni mieli sytuacji, gdzieś tam jeden w drugiego strzelił do pustej bramki. No ale też chyba jak nie można wyróżniać zawodników, bo to cała drużyna wygrywa i cała drużyna przegrywa, no to dzisiaj muszę zwrócić uwagę na grę Stanisława Czarnogłowskiego oraz na Lionela Abate, no bo myślę, że trener to też potwierdzi, że olbrzymie problemy mieli obrońcy z Leo dzisiaj. Nie mówię o tych też dwóch bramkach, też o innych sytuacjach. Sam był osamotniony z przodu, często się utrzymywał przy piłce, wygrywał wszystkie powietrzne pojedynki z zawodnikami, którzy mają po 1,86 m wzrostu. To nie są ułamki, przepraszam. Więc no tyle, tak jak pan powiedział, chcieliśmy i nie udało się wygrać, ale bardzo szanujemy ten remis.